Jest z nami Hubert Adamczyk, witam serdecznie. Dzień dobry. Hubert, gratulacje, zwycięstwo. Twoje dwie bramki w ciągu minuty, można powiedzieć, ustawiły to spotkanie w pierwszej połowie. Bardzo proszę na początku o kilka słów podsumowania tego spotkania. No, na pewno nie weszliśmy w ten mecz tak, jakbyśmy chcieli. Trochę za dużo strzałów oddawała od razu przed pola, na co byliśmy wcześniej uczuleni, a jednak troszkę brak konsekwencji w tych pierwszych minutach powodował nerwowość. No, na szczęście udało się wyprowadzić skuteczną kontrę, po której był karny, zamienić go na bramkę. I faktycznie po tej drugiej już te emocje, można powiedzieć, osiadły. Zaczęliśmy kontrolować to spotkanie tak, jakbyśmy chcieli. I mam nadzieję, że będziemy to kontynuować, bo to jest najważniejsze, żeby takich meczy zagrać 20 w sezonie i żeby te punkty zdobywać, bo wiadomo, że naszym celem jest awans i musimy awansować. No właśnie, twoje dwie bramki w ciągu minuty, praktycznie w pierwszej połowie, ale też szybko zdobyta trzecia bramka chyba również zadecydowała, że Odra później właściwie walczyła, no rzeczywiście o tą honorową bramkę mieli sytuację, ale ta bramka szybko strzelona 3-0. Też. Tak, fajnie, że się udało właśnie po samym fragmencie strzelić, bo dużo tego robimy w tygodniu, mamy przygotowane sporo wariantów, także bardzo dobrze, że udało się akurat w takim momencie, bo myślę, że ta bramka podcięła już skrzydła Odrze zupełnie. My potem fajnie kontrolowaliśmy to spotkanie i oby tak dalej. No właśnie, po porażce w Polkowicach przywracacie nadzieję zapewne sobie, także kibicom. No troszeczkę wiadomo, po tej porażce w Polkowicach krytyki się wylało. Powiedz, co myślisz, jak ustabilizować formę? Teraz macie przerwę. Będzie też okazja do ćwiczenia tych wariantów, których trener wspominał na konferencji przedmeczowej. Ale właśnie, co myślisz, jak ustabilizować tę formę, żeby jednak tych zwycięstw było po kolei więcej? No na pewno mamy teraz trochę czasu, żeby popracować przede wszystkim nad... Ciężko mi powiedzieć teraz na gorąco, co mogło być przyczyną, że w poprzednich meczach nie graliśmy tak konsekwentnie i dobrze jak dzisiaj, ale myślę, że trener już ma jakiś plan na kolejne spotkania, na ten czas, który spożytkujemy na ciężkie treningi, także no, jestem na pewno dobrej myśli i każdy kolejny mecz, bo tutaj przyjeżdżają Tychy do nas, to na pewno będzie ciężkie spotkanie. Wyjdziemy zmobilizowani na pewno z jakimś nowym planem, tak jak na ten mecz, także jestem spokojny. Powiedz, twoje liczby no, imponują, do asyst zacząłeś dołączać także bramki. Czy jakiś plan na liczbę konkretną asyst i bramek masz, czy po prostu jesteś zadowolony z tego dorobku i on wynika z gry w danym meczu i z tego, jak on się układa? Prawdę mówiąc, nie mam żadnych założeń indywidualnych. No, tak jak mówię, nadrzędnym celem dla nas wszystkich jest tutaj awans i do tego będziemy dążyć. No, fajnie, że akurat udało mi się w tym meczu zdobyć te bramki i jakoś te liczby wyglądają, ale no tak jak mówię, najważniejszy jest zespół, obojętnie kto strzela bramki, ważne, żebyśmy punktowali w każdym meczu. Gratuluję i życzę tobie i zespołowi w takim razie tych kolejnych bramek. Dziękuję bardzo.